Tuż przed zamknięciem serwisu informacyjnego otrzymaliśmy pismo podpisane przez szefa sztabu wyborczego Wojciecha Murdzka, pana Ireneusza Pałaca. Czytamy. Świdnica 13 listopada 2014 roku. Nie dla brudnej kampanii wyborczej. Pozew sądowy przeciwko Robertowi Garsteckiemu. W czwartek 13 listopada do Sądu Okręgowego w Świdnicy został złożony pozew przeciwko Robertowi Garsteckiemu. Kandydat PiS na prezydenta Świdnicy rozpowszechniał nieprawdziwe informacje, między innymi w debacie telewizyjnej. Pomawiał prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka o to, że finansowanie jego kampanii wyborczej odbywa się w sposób niezgodny z prawem, zaś dyrektorzy placówek miejskich zmuszani byli do wpłaty pieniędzy na rzecz Komitetu Wyborczego. Te informacje są całkowicie nieprawdziwe i bezpodstawne, dlatego zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pełnomocnik prezydenta Wojciecha Murdzka przygotował i złożył w sądzie prywatny pozew przeciwko Robertowi Garsteckiemu. Rzucić pomówienie jest zdecydowanie łatwo, ale nie powinno to być bezkarne. Zwłaszcza, że brudna kampania wyborcza nasila się. W dniu wczorajszym przekonaliśmy się, że tą metodą posługują się już nie tylko pojedyncze osoby, ale także sztab wyborczy kandydatki w wyborach prezydenckich Alicji Synowskiej. Nasza reakcja jest zdecydowana, choć spokojna. Dlatego wybraliśmy tryb cywilny, a nie wyborczy. To pozwala sądowi na szczegółową analizę sprawy i zbadanie wszystkich dowodów. Ważny jest jednak także skutek uznania przez sąd, że pan Garstecki jest winny. Nakazanie mu opublikowania przeprosin nie jest dla nas zadowalające, a dla niego zbyt dolegliwe. Proces cywilny zwiększa szanse skutecznego żądania wpłaty przez niego znaczącej kwoty pieniędzy na cel charytatywny. Z tej możliwości skorzystaliśmy i określiliśmy wielkość wpłaty na 10 tysięcy złotych, komentuje Ireneusz Pałac, szef sztabu wyborczego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowany jest podobny pozew wobec Bolesława Marciniszyna w związku z jego pomówieniami dotyczącymi zaangażowania prezydenta w działalność Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom Ut Unum Sint i rzekomym niezgodnym z prawem funkcjonowaniem tej fundacji. Jego złożenie nastąpi jeszcze w tym miesiącu.